Także imigranci źle mają w Niemczech, tak? Powiązy się w dobrobycie ciągle. I oni w tych swoich frustracjach właśnie ruszają za granicę walczyć w Syrii, czy wtedy w 2014-2015 roku tak się zachowywali, a teraz faktycznie te posłania państwa islamskiego, które ewidentnie na swoim terytorium przegrywa i traci terytorium, żeby każdy, kto może, kto jest w stanie, atakował na własną rękę, przynoszą skutek. No, to jest jakiś rodzaj, nie wiem, wirusa, tak to można interpretować, że każdy, kto... Generalnie będzie można po prostu swoje, nie wiem, frustracje, swoje psychiczne skrzywienie w ten sposób manifestować, w ten sposób odreagowywać. Tylko to właśnie jest problem z samotnymi wilkami, bo jeżeli... czy tym rodzajem terrorystów, którzy działają na własną rękę bez kontaktu z jakąś wielką organizacją, że służby nie są w stanie ich tropić, no bo nie kontaktują się z nikim, nie wchodzą na, nie wiem, strony, portale, nie biorą udziału w czatach z innymi ludźmi gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, nie dzwonią, a więc są po prostu odizolowani i mogą zaatakować w dowolnym momencie. Jedyne, co potem policja może zrobić, zresztą, bo to szczęście z tego Witzburga, w pobliżu była przypadkowo zupełnie, bez żadnych tych skojarzeń, przypadkowo przyjeżdżała, by po prostu na miejscu był oddział antyterrorystyczny, który natychmiast był w stanie zareagować. A gdyby on na przykład jeszcze potem gdzieś z tego przystanku kolejowego, na którym wyskoczył, gdzieś jeszcze przed jakiegoś domu, przecież mógłby dalej robić to co robić. Więc po prostu tej szybkość reakcji służb na miejscu jest decydująca, ale nie da się zupełnie zminimalizować ryzyka i wykluczyć tego, że będą ofiary. Dziękuję bardzo. Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej był Państwa i moim gościem. 14.33, za chwilę informacje. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Także widzicie Państwo, reklamy reklamami, ale tak, ludzie są niezadowoleni. Tu w Polsce, po co to mówić o imigrantach? Jacyś tacy źli, życie ciężkie. Tutaj chcę wejść do domu przy krzaczkach, sobie otwieram torbę, szukam kluczy, nie? Wychodzi jakaś tu z bloku. No ona nie mówi dzień dobry, bo ona tu bokiem przechodzi, ale ja tak tutaj w torbę zapatrzona wyjmuję te klucze. I tak żeśmy szły, przeszłyśmy, to znaczy każda w przeciwną stronę, ale ona taka niezadowolona, jakaś taka nieuśmiechnięta, zamiast życzliwie, dzień dobry sąsiedzie, dzień dobry sąsiadko. Nie ma czegoś takiego, tylko że jest naród frustrowany, jest stres, są nerwy. Także proszę Państwa, okropne to wszystko jest, no i niestety. Także proszę być z nami, proszę być z nami. Gdy nadaję nasze radio, Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. No tutaj takie pioseneczki, reklama za pieniądze, to jak bez uczucia, no to znowu druga rzecz bez uczucia. Reklama niby landrynkowa, niby piękna, niby miła, ale jak człowiek uświadomi sobie, że to wszystko jest od diabła, bo jeden autor, no to mu się odechciewa, prawda? Ale tak przyjemnie posłuchać, ale wystarczy, gdy człowiek sam dojrzy tak z boku, co to jest za oszustwo, że ktoś tylko chce zarobić pieniądze, a sam wcale tego nie słucha i ma to gdzieś, a chce ciebie w konia zrobić, bo chce ciebie nabrać tylko, prawda? Abyś kupiła za wszelką cenę, pazernie, chciwie, koniecznie, tu i teraz. No. Także to jest, proszę Państwa, ten świat. U Świadków Jehowy mówią ten świat, czyli świat diabła, a mówią o sobie, że żyjemy w prawdzie, żyjemy w prawdzie, że jesteśmy w prawdzie, żyjemy w prawdzie, jesteśmy w prawdzie. Radio Concita. Reklama za reklamą, a czas leci. Wiadomości to nieraz pół minuty trwają, pogoda i dalej, a reklama 7 minut idzie. Czyli strasznie pazerni są, strasznie chciwi. I to jest coś okropnego, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langström Extra. Widzisz, reklamy śpiewające. To czy nie lepiej śpiewać jest pieśni królestwa? Człowiek rozwesela serce, psalmy też się śpiewa, prawda? A psalmy, mówi głupi,
rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. No i tutaj w Warszawie, gdzie pałac kultury ateistyczny Stalina i Lenina dominuje, nie ma Boga, nie ma Boga. Patrz jeszcze do reklamy. Coś okropnego. Nawet człowiek nie może po głowie się podrapać, bo musi pilnować, żeby ta reklama przeszła, a do wiadomości doczekać. A tu reklama za reklamą, reklama za reklamą. Także my, proszę Państwa, kontynuujemy w związku z tym ciąg dalszy o tej duszy nieśmiertelnej. O piekle, proszę Państwa. Co mamy w tej broszurze? Bardzo ciekawe. W tej oto broszurze. W tej oto broszurze. Poniedziałku do piątku po 9:00 na program. I czy jeszcze? Reklamuj, 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 reklamuj. Reklama. Nie sądziłam. A, widzisz? Dziady katolickie. Mam 7 minut i pół. Reklama. Widzisz? Informacje TOK FM. 14.40. Adam Ozga. Dzień dobry. Klub PO nie zgadza się na 9-osobowy skład komisji śledczej do spraw Amber Gold, w którym miałaby tylko jednego reprezentanta. Platforma chce zgłosić poprawkę rozszerzającą skład komisji do 11 osób. Na razie w debacie głos zabierają przedstawiciele PiS-u. Mówią, że państwo w sprawie afery Amber Gold nie zadziałało poprawnie i trzeba wyjaśnić w tej sprawie rolę członków rządu PO-PSL. Trybunał Konstytucyjny odroczył bez terminu ogłoszenie wyroku w sprawie ustawy o gruntach warszawskich, która miała rozwiązać problem nieruchomości objętych tzw. dekretem Bieruta z 1945 roku. Ustawę przed decyzją o podpisaniu zaskarżył poprzedni prezydent Bronisław Komorowski. Młody Afgańczyk, który zaatakował ludzi siekierą i nożem w pociągu w Bawarii, a później został zastrzelony przez policję, był bojownikiem tzw. państwa islamskiego, twierdzi powiązana z dżihadystami agencja prasowa AMAK. We wczorajszym ataku w okolicach Würzburga 4 osoby zostały ciężko ranne, jedna odniosła lżejsze obrażenia. Szef MSW Bawarii Joachim Herman poinformował, że w mieszkaniu Afgańczyka znaleziono namalowaną własnoręcznie flagę tzw. państwa islamskiego, ale za wcześnie jest, by rozstrzygać, czy mężczyzna był terrorystą, czy szaleńcem. W Krakowie można już kupić bilet za 15 zł obowiązujący w komunikacji miejskiej w trakcie Światowych Dni Młodzieży od 26 do 31 lipca. Niska cena ma zachęcać do korzystania z autobusów i tramwajów nie tylko pielgrzymów, ale przede wszystkim mieszkańców Krakowa. Bilet ważny będzie w mieście i strefie podmiejskiej na dowolną liczbę przejazdów. Nie trzeba będzie go kasować. Kolejne informacje TOK FM. Już o 15:00 zapraszam. Pogoda. W nocy, jeśli popada, to tylko przelotnie. Najwięcej deszczu na zachodzie i na południu, a na termometrach od 9 do 14 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12:40. No i tam wcisnęli jeszcze. Zaprasza sponsor Nacjonale Nederlandy. Zobacz. Fundusz emerytalny. Zobacz. Wcisnął wszystko, ale to jak nie na chama, to chytrze. No bo tak, po wiadomościach już powinni się przyciszyć. Nie! Reklama. Jeszcze zaraz Głogowski, ten macie. Żyd na Żydzie, dziad na gadu, na dziadu, żebrak na żebraku. Państwo macie taką typową żebraczkę przy Biedronce, proszę Państwa, na Nowym Świecie. Siedzi, już teraz nawet nie chodzi, no bo to wiadomo, że to nie ma sił, i rękę wyciąga, kto przychodzi, ona wyciąga. Ani to Rumunka, typowa taka kościelna, no to przecież... Szybko. No, zyskało niebywałą popularność na wszystkich możliwych portalach społecznościowych. Rzecz jasna, jak to często bywa w przypadku użytkowników tych portali, poczynano sobie z retorycznymi dokonaniami pani minister w sposób nader brutalny. Czy ta brutalność jest uzasadniona, ta skala tej brutalności i dlaczego czasami przybiera owa brutalność formy ekstremalne, formy hejtu, ta, na przykład. Ten sposób mówienia, Państwo zobaczą, linia Mysia nie powinna dopuszczać tego sposobu mówienia, bo oni ciągle oskarżają.
Ciągle nie to, że krytykują, bo krytyka to trzeba mieć swoje zdanie, tak jak my na przykład mamy, prawda? Ale oni podkopują, podjeżdżają, tak robią po żydowsku. Po co? W sposób niejako modelowy w programie. Że ona źle, że ona niepotrzebna. No to jeżeli tak mówią, no to nie powinni tak mówić. Nie powinni im dać możliwości. Państwo oczywiście na pewno tego nie pamiętają, ale ja pozwolę sobie jednak tę garść cytatów przytoczyć. I to jeszcze jest dykcją taką, myślę, że kto głupi. Buja i lasa, nie nas. Na pytanie o znaczenie słowa poległy, a następnie na podaną za słownikiem Doroszewskiego definicję tego słowa, minister Zalewska odpowiedział. Cytuję, są słowniki, które inaczej definiują. Koniec cytatu. Pytana o sprawę Jedwabnego, początkowo zaś o najprostszą identyfikację tego zdarzenia, powiedziała minister Zalewska, że Jedwabne to, cytat, fakt historyczny, w którym doszło do wielu nieporozumień, do bardzo wielu tendencyjnych opinii. Koniec cytatu. Konstrukcja sama w sobie zagadkowa, ale nie o niuanse gramatyczne tu chodzi, a o pewien przekaz. Idźmy dalej. Na uwagę prowadzącej program, że w Jedwabnem Polacy mordowali Żydów, pada diagnoza, cytat, to jest opinia pani redaktor, powtarzana za panem Grossem. Koniec cytatu. A w dalszej części, kiedy Olejnik z różnych stron próbowała nakłonić minister Zalewską do sformułowania jakkolwiek zrozumiałego stanowiska w tej sprawie, w sprawie Jedwabnego mianowicie, słyszeliśmy coś takiego. Cytat. Sytuacja jest kontrowersyjna. Wielu historyków, wybitnych profesorów pokazuje jej obraz zupełnie inny. Koniec cytatu. I drugi cytat. Jestem zwolenniczką pozostawienia tych opinii Polakom. Koniec cytatu. I cytat trzeci. Różne były zawiłości historyczne. Kwadrans filozofa. No i tak się zastanawiam, co my tutaj właściwie słyszymy w tych wypowiedziach, w tych diagnozach, w tych ogólnych konstatacjach, że opinie są różne, że interpretacji jest wiele, że każdy ma swoją opinię i swoją prawdę. To jest pani opinia i pani ma do niej prawo. To kolejny cytat, który się w wypowiedziach minister Zalewskiej pojawił. No właśnie, co my tutaj słyszymy? Otóż słyszymy tutaj w postaci czystej niejako, podręcznikowej wręcz, definicję, a zarazem praktyczną realizację klasycznego postmodernizmu i relatywizmu. W swojej takiej bardzo głośnej książce Przygodność, ironia, solidarność jeden z filozofów, którzy ten nurt myślowy zdefiniowali, ten nurt myślowy współtworzyli, mianowicie Richard Rorty, wprowadza na scenę postać tak zwanej liberalnej ironistki, reprezentującej zupełnie inny od dotychczasowego styl i sposób myślenia. Porzucając te wszystkie nie dające się utrzymać, powielokroć już zdekonstruowane tak zwane narracje metafizyczne, czyli opowieści, modele, perspektywy, którym się przypisuje cechę finalności, skończoności, domkniętości, czyli takie po prostu, w których się dociera do jakiejś prawdy, jakiejś ostatecznej interpretacji. Otóż porzucając to wszystko, owa liberalna ironistka doskonale rozumie, że żadna prawda nie istnieje, że prawda ujęta w cudzysłowie to jedna z wielu opowieści po prostu, które wytwarzamy, które sobie przekazujemy, ale żadnej prawdy jedynej prawdziwej opowieści nie ma i być nie może, bo każdej prawdzie X można przeciwstawić jakąś prawdę Y, a dociekanie, która z nich jest naprawdę prawdziwa. Proszę Państwa, i tak cedzić te słowa, tak jak ten facet, cedzić, tak starać się zakończyć każde słowo c, t, p, c, d, to przecież nie ma sensu. To nic, proszę Państwa, nowego, co on tutaj mówi. Przecież to już Piłat powiedział. Skoro Jezus mówi, że po to się narodziłem, po to przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Jezus kontynuuje. To Piłat powiedział, a cóż to jest prawda, której miałbym dać posłuch? A czym jest prawda? A cóż to jest prawda? Czyli Państwo zobaczą, takie powątpiewanie było znane już od bardzo, bardzo dawno temu, chociaż może jeszcze taki typowy ateizm się nie narodził,
bo to ewoluowało, to kiełkowało, ale szatan, diabeł, jako ten 6000 profesor, wszystko potrafi, proszę Państwa. Prawda, na przykład na ten temat, odnośnie co się dzieje z człowiekiem po śmierci, tu będziecie Państwo mieli slajdy, film edukacyjny, ja to sobie zapiszę, film edukacyjny, proszę Państwa, i Państwo będziecie mogli się wczytać dokładnie film edukacyjny. Będzie spacja też. Film edukacyjny, proszę Państwa, tutaj w prawym górnym rogu. Że Państwo będziecie mogli się dowiedzieć na ten temat, czy istnieje życie po śmierci, bo na przykład Świadkowie Jehowy żyją w prawdzie, ale do tego może dojść każdy. Myśmy i z panem Szymonem Kobylińskim rozmawiali jeszcze wtedy, kiedy żyła, więc to dawno było. Powiedział, bardzo cenię was. Bardzo cenię Świadków Jehowy, bo nie wierzą w duszę nieśmiertelną, bo nie idą do wojska i nie dają krwi. Tylko cichosza, bo się wyda. A wtedy jeszcze tych latających kamer nie było, mikrofonów wszelkich. Nawet jeszcze komórki nikt nie wynalazł. Może internet dopiero coś komuś tam świtało w głowie w jakiejś takiej postaci bardzo prymitywnej. Ale my możemy powiedzieć, czy istnieje życie po śmierci? Albo tak w tym wypadku, albo nie. Wiadomo, że nie. Ale tym mataczom wszelkim trzeba było to powiedzieć, że nie. Chociaż oni wcześniej wymyślili takie miejsce pośrednie, jak limbus. I tutaj w internecie coś jakby dzwoni. Sporów jako epitet, jako coś wręcz obraźliwego. Kto na miano relatywisty w takich sporach zasłużył, no ten był identyfikowany z czymś najgorszym z możliwych, a i sam często, choć być może postawy relatywistyczne były mu bliskie, starał się ze wszystkich... No słuchaj, mówiłam ci... ...relatywistą nie jest, no bo relatywizm, wiadomo, to jest coś naprawdę strasznego. No cóż, ale wracajmy... Ale to, co w salonie, to nie dotyczy. Ta babka jest niewinna, jest podana sprawa do sądu, są świadkowie, że ten telefon tutaj w domu był, widziała jedna osoba, druga, trzecia i on powiedział, że to nie jest jego telefon, tylko, że ty mu pożyczałeś. No, twój, pożyczałeś. Słyszę nader często i się... No to tam, gdzie mówisz, tam w salonie. No i co? Na przykład politycy właśnie, którzy pod adresem relatywizmu ciskają gromy, nagle w jakiejś dyskusji... Ale słuchaj, miałeś się tym nie zajmować, bo policja ma ten telefon odebrać. Nawet gdy... Jednoznacznie, to właśnie kasus minister Zalewskiej, która przecież ale czy... w rozmowie inkryminowanej z redaktor Moniką Olejską. Słuchaj, posłuchaj się mnie. Wiele opinii, wielu on, czy była policja, jak ty byłeś? To jest pani opinia, a ta jest moja. Można rozmaicie to interpretować. No. Oto jeszcze inny przykład. Nie było. Czy policja sprawdzała od ciebie odciski palców? Czy to było przy tobie? No. Nie, no to więc on kłamie, to więc to jest nieprawda, on kłamie, bo jeżeli prosi się policję 112 o interwencję, policja przyjeżdża i sprawdza, czy to, co on mówi, jest prawdą, bo on może mówić różne rzeczy, kłamie. Także policji nie było, nikt nie powiedział, także proszę się uspokoić i... Puławska 124. No. Ale słuchaj. Puławska 124, tak? No i co? Kurwa, że to nic nie działa. No. Jesteś tam? No. A to nikt się nie denerwuje. Słuchaj, ja wysyłam list. Jeden polecony na policję, tylko przyjdź teraz do BUW-u i mi podpiszesz kartkę, że ty napisałeś ten list. Podpiszesz i ja go wyślę listem poleconym na komisariat, a drugi list wyślę do niego, żeby, bo tam Litka pojedzie do niego w sobotę i z nim porozmawia i te ciuszki zabierze chociaż. No, on daje jeść, bo jak on tak dobrze gotuje, to on daje jeść, a może i telefon zwróci. No, na razie. Nie chodź tam.
Także proszę Państwa, taka prawda, że to nie jest pewne rzeczy w sądzie łatwo udowodnić, ale tak jak mówię, duszy na przykład nieśmiertelnej nie ma, no ale to można powiedzieć, że jak umrzemy, to zobaczymy. Ale wiecie Państwo, nam chodzi tu i teraz o to, żeby powiedzieć. W internecie też jest, czy to jest mężczyzna, czy to jest on, czy to jest ona, albo pośrednie miejsce, czyli inne, prawda, albo nie chcę powiedzieć po czwarte. Także to są dobre wyjścia, bo ludzie nie chcą się tak dać sklasyfikować, bo ktoś na chama za wszelką cenę pyta się o jakieś takie dane. To oczywiście, że tego nie powinno być, ale to jest. Ludzie nie rozumieją, że takich rzeczy być nie powinno, proszę Państwa. Jeszcze może co? Jeszcze może adres, nie adres e-mailowy, jeszcze może PESEL podamy w internecie, prawda? To jest inwigilacja i to w ogóle, wiecie Państwo, co to jest w ogóle niesmaczne, żeby tak informować o wszystkim w internecie. To jest nawet niesmaczne, proszę Państwa. Także proszę się nie przejmować, tu trochę słońce świeci, tutaj trochę słońce nie świeci. Ale prawda albo nieprawda, albo dusza śmiertelna jest, albo duszy śmiertelnej nie ma. A zwłaszcza, że już Kościół zdążył dużo, dużo namataczyć. Także tak, szala się przechyla, Żydki są na dole na razie. Oni nie mówią prawdy, no bo oni też zaczęli w duszę nieśmiertelną wierzyć, wędrując tak jak Cyganie po narodach. A tutaj ci Moherowi, no to cóż, oni mówią, że to jest kontynuacja. Jaka to jest kontynuacja, skoro w 325 roku na soborze w Nicei, w dziedzinie religii Konstantyn Wielki zjednoczył wszystkie religie, biorąc Cuzamen do kupy na glans. Wiadomo, że to się wszystko przemieszało i trzeba było pójść na kompromis. To się przemieszało i co z tego wyszło? Gówno wyszło, dosłownie i w przenośni. Także proszę Państwa, chrystianizm jako taki, to on praktycznie, jego nie widać. Widać groby pobielane, widać błyski, widać gesty, widać modły, długie modły, niekończące się modły. Nawet mówi się, że już ludzie sami mają tego dosyć, że modli się pod figurą, a diabła, że ma za skórą. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Moja skróta myślowa to nieraz się łapałem na tym, czy wyrabiam. O której pani wstaje przed poranką? 4:30, ja rano nie lubię się spieszyć, a muszę przed 6:00 skoro wyjechać, żeby o 6:00 być mniej więcej w redakcji, rzucić się na gazety. Ona kochała to radio, ale ją wkurzało. Ona często potrafiła do mnie zadzwonić o 7:00 rano. Ty słyszałeś, co mi tam nagadali? Dziennikarka, tygodnika, polityka i od zawsze prowadząca poranek radio Tok FM. Pani redaktor, dziękujemy za wszystko. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek... Są żyliwe naprawdę z tymi reklamami. Ja, który oprócz... Panie wspaniałe rzeczy, ja osłabiam. Suplement diety Alba. Która wspiera pracę z wątrobą, często z 10 dni. W aptekach za mniej niż 9 zł. Będzie jutro. Wyłączam już twój mikrofon. Daj mi satysfakcję. Stawiam. Altra. W aptekach za mniej. W programie pierwszym Polskiego Radia informacje z dróg. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Koniec utrudnień na podlaskim odcinku drogi numer 8. No trochę Podlasia, bo tu Mazowsze. Udrożnić ruch w miejscowości Jezioro Kłamców, odcinek 8 między Zambrodem a Białymstokiem. Ósemkę blokowała przywrócona do roboty ciężarówka. Konieczne było korzystanie z objazdów. Teraz już jednak droga jest odblokowana. Tego samego wciąż nie można powiedzieć o zablokowanej od rana autostradzie A4, po tym jak rano zdarzyły się tam 3 autoosobowe i ciężarówka. Korek w okolicach węzła Bielany-Pocławskie ciągnie się dobrych kilka kilometrów, zarówno dla jadących w stronę Zgorzelca, jak i dla jadących w stronę Katowic. O szczegółach przedstawicielka punktu informacji drogowej wrocławskiego oddziału GDDKiA.
Aktualnie wygląda sytuacja tak, że na Katowice ruch odbywa się lewym pasem i zator ma długość około 3 km. I na Zgorzelec ruch odbywa się prawym pasem i zator ma długość około 4 km. Ile to jeszcze potrwa? Ciężko przewidzieć, bo to jest sytuacja dynamiczna. Na pewno też ten pojazd ciężarowy będzie wyciągany z rowu. On też przewoził jakiś ładunek, także to na pewno jeszcze potrwa. Jeśli chodzi o objazdy, to kierowcy radzą, by zjeżdżać z autostrady A4, na którym się z okolicznych węzłów i drogami lokalnymi omijać miejsce wypadku. Zostajemy na A4, ale przenosimy się na południe, by poinformować, że jutro zostanie otwarty nowy fragment tej autostrady. Oddany zostanie do użytku ostatni, ponad 40-kilometrowy fragment tej drogi od węzła Rzeszów Wschód do węzła Jarosław Zachód. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejechać teraz całą trasę z Niemiec na Ukrainę. Trasa miała być gotowa w czerwcu 2012 roku, ale były problemy z wykonawcami. Ostatecznie ten fragment A4 dokończyło konsorcjum Budimex z Tramak. Jest 15:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność radiowej jedynki, Krzysztof Kaczmarczyk. Opozycja grzmi, rządzący tłumaczą, a wszystko z powodu projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podwyżek uposażeń najważniejszych państwowych urzędników. Platforma Obywatelska złożyła poprawki do projektu uchwały powołującej komisję śledczą w sprawie Amber Gold. Jedna z nich zwiększa liczebność komisji. W aktualnościach także elektroniczne ułatwienia dla pielgrzymów, którzy wybierają się do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Premier, prezydent, ministrowie, posłowie i senatorowie, a także inni wysocy urzędnicy państwowi mają zarabiać więcej. Projekt ustawy w tej sprawie złożyli posłowie PiS. Parlamentarzyści zarobiliby o ponad 2000 miesięcznie więcej. Premier Beato Szydło o ponad 7000 miesięcznie brutto więcej. Projekt PiS uzależnia wynagrodzenia VIP-ów od sytuacji gospodarczej, więc jeśli będzie kryzys, to zarobią mniej, tłumaczą wnioskodawcy.